Dzień dobry, jesteśmy na wystawie zdjęć Waldemara Kućki w Spichlerzu w Gorzowie Wielkopolskim, a Waldemar Kućko swoje zdjęcia wykonywał w latach 70., 80. między innymi takim aparatem. Dzisiaj sprawdzimy, czy działa. Ze mną Lew Dominik, kurator wystawy zdjęć Waldemara Kućki, który jest artystą fotografikiem i o aparatach fotograficznych wie wszystko, a o tym to już na pewno, bo sam takiego używał. Prawda, panie Lechu? Co to jest za aparat? Oczywiście, to jest aparat produkcji NRD, czyli Niemcy Demokratyczne, Praktika Super TL, luszanka innoobiektywowa, czyli taki aparat, jaki dzisiaj się stosuje, tyle że na filmy negatywowe. No i proszę powiedzieć, jak ten aparat funkcjonował w ogóle, bo to nie jest telefon komórkowy, który ma wbudowany aparat cyfrowy i od razu wychodzi nam z tego telefonu zdjęcie. Jak tutaj się odnaleźć z tym obiektywem? Tu są jakieś cyferki, jakieś pokrętła. Można otworzyć ten aparat, bo dla mnie dzisiaj to jest wspomnienie z dzieciństwa. Trochę pamiętam, bo też miałam aparaty na klisze, ale takie trochę już współczesne bardziej. A ten? Ten, można powiedzieć tak, że dzisiaj dalej aparat trochę się sam w sobie nie zmienił, oprócz oczywiście marki. Natomiast zmieniła się ta część najistotniejsza, czyli tutaj. Jest to migawka też dzisiaj, istnieje obiektyw, wszystko jest, tylko że film, nośnik, dzisiaj jest matryca elektroniczna, jak w każdym telefonie komórkowym, a tu potrzebny był film negatywowy, czyli taki o coś, ja klisza. Ja na to mówiłam klisza. Klisza, powszechnie zwana kliszą. I no były takie klisze, z których można było wykonać zdjęć 36. I to jest właśnie taka. Aha, ale były produkcji też NRD-owskiej firmy Orwo. Także nie wiem, czy to będzie widać, ale tak. Orwowskie, prawda? I zakładało się to w ten sposób, jeśli pamiętam. No jak? Proszę. Musiał aparat chwycić. Zakładało się tak, pierwsze. To zdecydowanie nie trzeba się stresować, tak. Że to jest delikatny mechanizm. No, chodziło, żeby perforacja weszła na takie ząbki i ciągnęła film, bo nieraz się zdarzało, że film po prostu aparat nie ciągnął filmu, a tego nie było widać. I wtedy napstrykaliśmy. Tak, i nagle ktoś taki na jednej klisz, na jednej klatce. No właśnie, no ale, i co? No i już mamy jeszcze dwie. To jest naciąg, dzisiaj nie ma naciągu, bo nie trzeba naciągać. No. Trzeba było przesunąć o jedną klatkę. Raz. O jedno. Jest. Tu włożyć. Przepraszam, przesunąć spust. Jedną klatkę. No to jest. Spust. Czyli tak jak dzisiaj. Tylko że mechaniczny bardziej. Tak. Natomiast pierwsze, jak włożyliśmy film, musieliśmy ten film, bo ta część była już prześwietlona, więc jeszcze z dwa, trzy klatki. O, i już on był gotowy do startu. Dobrze. I teraz co ten obiektyw nam robił? Obiektyw, no pokazuje obraz, to jest podstawa, czyli ostrość się ustawiała ręcznie, nie było autofokus, bo dzisiaj wszystko automatycznie się ustawia. Przepraszam, ja sobie wyciągam telefon i mam tutaj w ekranie tak. Obrazek, a tutaj teraz. Trzeba było gdzieś zajrzeć. Tu celownik, celownik. Mogę spróbować? Jak najbardziej. Piotrka widzę z kamerą i czerwone światełko kamery, tak, ale niewyraźnie. No dlatego trzeba było kręcić obiektywem do uzyskania ostrości. O, tak, tak. I mogę mu zrobić teraz zdjęcie? Oczywiście. Jeszcze nie. Nie, nie? Jeszcze nie, bo trzeba było parametry ustawić. Do tego służył światłomierz, osobna rzecz. Czyli trzeba było ustawić czas naświetlania, dwa parametry i przysłonę. Dzisiaj tak jest tak samo, tylko że dzisiaj my tego już praktycznie nie widzimy, prawda? Aparat sobie sam ustawić. Bo ja mam taki pomysł spontaniczny. My Piotrkowi dzisiaj zrobimy zdjęcie, jak on tutaj z tą kamerą pięknie stoi, a w następnym odcinku wywołamy i zobaczymy, czy nam zadziała tam ta jeszcze inna zabytkowa część tej wystawy. Myślę, że zadziała. Ale najpierw czy aparat zadziała, nie? Aparat myślę, że działa, bo on cały czas jest, film mamy. A kto robi zdjęcie, pan czy ja? Może, ale ja nie umiem, musi mnie pan nauczyć. Więc przysłony się ustawiały według światłomierza i czasu, bo chodzi o to, jakie mamy oświetlenie, ale to tak jak dzisiaj, dokładnie. Tylko mówię, dzisiaj aparat sam to ustawia, nikt nawet nie wie o tym. No i najważniejsze ostrość, kadr, ostrość i robimy zdjęcie. Ustawiamy się czas jedno. Piotrek, po każdym trzeba było naciągnąć. Proszę bardzo. Aha, a następną klatkę. Jejku, jakie to ciężkie, to mogła szyja rozboleć chyba od Oczywiście. Tego, co. Oczywiście. Tak.
Ciężki. I paseczek jest wyrobiony, to znaczy, że ktoś go używał. Dużo używał. Dużo. I teraz tak, ja w okienko tutaj zaglądam, widzę piękną postać naszego operatora, realizatora z kamerą i gdzie muszę? Tak. A już mam naciągnięty aparat? Tak, już. Dobra. Piotrek, cofnij się tak jeden jeszcze kroczek, żebyś był tak więcej widoczny. Dobra, już. Mamy piękne zdjęcia Waldemara Koćki w tle i cykam. Tak. Jest. Jest. A jednak działa. A jednak działa.